Cześć, tu Ernest. Ten filmik jest uzupełnieniem mojego poradnika do wyzwań podniebnej. Po wykonaniu 18 dowolnych wyzwań misji podniebnej odblokujecie możliwość wyboru jednego z jej stylów, mroku lub ducha. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, który wam się bardziej podoba. Aby móc odblokować jeden z tych stylów, najpierw trzeba wykonać 18 wyzwań tej postaci, a następnie aktywować jedną z dwóch finalnych misji w jej pokoju. To bardzo ważny krok. I pamiętajcie, ten wybór jest ostateczny. To dwa bardzo proste wyzwania. Oba wysyłają nas w poszukiwania jej przyjaciela Oli. Jeśli wybierzecie mrok, to zostaniecie wysłani w poszukiwania Oli w piszczącej puszczy. Oto dokładna lokacja tego stworka na mapie. Wydaje on z siebie bardzo charakterystyczne dźwięki, co pomaga w zlokalizowaniu go. Oli na farmie Fury najczęściej pojawia się tutaj. Co najlepsze, Oli może uciec, więc jeśli wam zacznie uciekać, tego po prostu złapcie. Ale to jest super. I to tyle. Nie trzeba niczego dostarczać do żadnej ze skrzynek. Proste. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w bosie bojowym.